Witam moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak ugotować zupę z dyni, a właściwie krem z dyni. Do zrobienia zupy z dyni potrzebne nam będzie około kilograma dyni, dwie małe marchewki, cztery małe ziemniaki, dwie średnie cebule, wegeta, kurkuma, koleander, ostra papryka, śmietana, kostka bulionowa i pieprz. Taką ciekawostką Wam podam, że przy krojeniu cebuli wiadomo wiele z nas płacze, ale żeby uniknąć tego płakania możecie zwilżyć nóż zimną wodą, no i wtedy nie będziecie płakać. Zaczynamy nasze gotowanie od podsmażenia cebulki na niewielkiej ilości oleju. Podsmażamy tę cebulkę około 2 minut. Następnie wrzucamy dynię i warzywa. Podlewamy to wodą. Trochę wody lejemy, tylko żeby nam się warzywa nie przypalały. Po czym przykrywamy to przykrywką i dusimy około 20 minut od czasu do czasu mieszając. Po 20 minutach, kiedy nasza dynia i warzywa będą już miękkie, podlewamy wszystko bulionem. To jest kostka rosołowa rozpuszczona w około 1 litrze wody przygotowanej. No i dodajemy 4 łyżeczki wegety. I szczyptę pieprzu. No i wywar ten pozostawiamy do zagotowania. Następnie wrzucamy kolejne przyprawy, tak około płaskiej łyżeczki kurkumy, płaska łyżeczka papryki ostrej albo kilka takich zasuszonych papryczek. Musimy uważać, żeby nie przesadzić, bo one są naprawdę ostre. Koriander albo kolendra, też około takiej płaskiej łyżeczki. Przyprawy te mają właściwości rozgrzewające, także na późną jesień, na jesień albo na zimę taka zupa jest super, bo wtedy naprawdę nas rozgrzewa. No i dodajemy śmietanę. Śmietana to tak około 200 ml. Wszystko mieszamy. I znowu musimy doprowadzić do wrzenia. I później gotujemy około 10 minut. Następnie miksujemy wszystkie składniki. No i nasza zupa jest gotowa. Można ją przeozdobić, tak jak tutaj widzicie, śmietaną, troszeczkę pieprzu nasypać. No i życzę smacznego.